Dbaj Europy. Ludwik Maciąg, rok 2006. Europa, według mitologii greckiej, była córką Agenora, fenickiego władcy miast Sydonu i Tyru. Słynęła z niezwykłej urody. Zeus, król bogów, zakochawszy się w Europie, przybrał postać pięknego białego byka i zjawił się na łące, miejscu zabaw Europy i jej towarzyszek. Europa, uwiedziona łagodnością i delikatnością byka, usiadła na jego grzbiecie. Zeus, byk, korzystając z tej sytuacji, zerwał się do ucieczki i nie spoczął, dopóki nie przepłynął morza i nie dobiegł do cudownej groty położonej na Krecie. Zamieszkawszy na Krecie, Europa urodziła Zeusowi trzech synów: Minosa, Radamtynosa i Sarpedona. Czy on ciągle był bykiem, czy już Zeusem potem? Bykiem. Europa wyszła później za mąż za Asteriosa, króla Krety, który adoptował jej dzieci, a byk został umieszczony przez Zeusa na nieboskłonie w postaci gwiazdozbioru byka. Europę otaczano boską czcią, uważano ją za najpiękniejszą kobietę na świecie. No ale to jak z bykiem, to ona nie może być taka koścista, prawda? Witam Państwa bardzo serdecznie na wernisażu profesora Ludwika Maciąga zatytułowanym Erotycznie. Wszyscy znamy profesora jako wybitnego malarza koni i pejzażystę. Nikt tak jak on nie potrafi pokazać konia w ruchu, nikt tak jak on nie potrafi zamknąć chwili w swych wspaniałych akwarelach. Znamy też jego świetne rzeźby koni i byków, ilustracje książkowe, plakaty i projekty znaczków pocztowych. Wydawało się, że wiemy o nim wszystko, a jednak mistrz potrafi zaskoczyć najbardziej wytrawnych znawców jego sztuki. Dzisiaj przedstawiamy Państwu prace, nigdzie dotychczas nie pokazywane, o tematyce erotycznej. Niektóre z nich powstały jeszcze na studiach Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale większość z nich to owoc ostatnich 3 lat twórczości profesora. Czy przypadną one Państwu do gustu? Czy polubicie kobiety Maciąga tak, jak lubicie jego konie? To, co Państwo za chwilę zobaczycie, właściwie trudne jest bardzo do omawiania, ponieważ to malarstwo pochodzi ze sfery najbardziej intymnej, najbardziej głębokiej, z namiętności ludzkich, które są w każdym z nas, ale właśnie tutaj pan profesor za pomocą swojego nieprawdopodobnego talentu, nieprawdopodobnej wręcz siły wyrazu właśnie tego tematu. Tematu właściwie starego, jak stary jest świat. Odkąd człowiek istnieje, temat właściwie zawsze z człowiekiem był. Tej wystawy nigdy nie było. Nigdy. I myślę, że poza 5, 6 pracami nikt by ich nie oglądał, chyba że po mojej śmierci. Dzięki namowom kilku osób i determinacji tu obecnej Joanny Grotlings, nie kryje nieobojętnymi, ta wystawa... ta wystawa doszła do skutku. Też muszę dodać, że właściwie 5 może modeli, to są wyraźnie określone, oglądały siebie na moich płótnie, bo malowane są z natury. Natomiast reszta była malowana tylko dla siebie, z zamiarem nie pokazywania nikomu. W pełnej skrytości od niepamiętnych czasów. Także, bo tam masz równolegle ze studiami takie karteluszki jakieś, to wszystko było skryte i tylko dla siebie, tylko. Także żadnych do głowy mi nie przyszło, że to kiedykolwiek będzie oglądane. Stąd ta trema, na pewno trema autentyczna. Znowu się zobaczę. Dzisiaj już myślą, dotykam Twe ciało. Ach, jak bardzo Cię pragnę, że do dziś pamiętam, jak ono pachniało. Chcę znowu oddychać ciepłem Twoich bioder, mieć pewność i dosyt, że jest ich tak wiele. Małym być jak gorczyca, jak angielskie ziele.
Gdybym mógł zasnąć, przespać dni, które pozostały, myśli, wyobraźnia mną by nie miotały, że jesteś, że mówisz, że jemy śniadanie. Zadzwonił telefon w piątek wcześnie rano. Jak to? Nie przyjedziesz? Ja przecież... Połączenie zostało przerwane. Połączenie zostało przerwane. Wróciłeś do domu nocą, zapachem innej kobiety, z jej śmiechem, z waszymi tajemnicami. To jest nasz dom, nasze kolorowe zasłony, nasz stół i nasze dziecko. Naucz mnie być silną. Naucz mnie jeszcze cię kochać. Będę mieszkać tu. Tylko zabierz mi świadomość bycia twoją żoną. Wiem, co oznacza miłość i wypowiedź, po której chcesz, i wypowiedz się, po której chcesz być stronie.
nikt nie oglądał, chyba że po mojej śmierci.